Zbudowana w latach 50. XX wieku Nowa Huta rozlewa się szeroko na północny wschód od Starego Krakowa. Od początku swojego istnienia miała być według komunistycznych władz miastem bez Boga i jego świątyń. Przez kilka dekad głównym miejscem kultu było przede wszystkim sanktuarium Krzyża Świętego w Mogile. Gotycki klasztor cystersów to jedna z najpiękniejszych tego typu budowli Krakowa. Szczególnym miejscem we wnętrzu mogilskiego kościoła jest bez wątpienia kaplica cudownego krucyfiksu. Mogiła to nie tylko ogromne ceglane opactwo. Niewielki dębowy kościółek świętego Bartłomieja powstał w połowie XV wieku. Dziś stanowi jeden z ważnych przystanków małopolskiego szlaku architektury drewnianej. Kiedy powstała Nowa Huta, jej mieszkańcy szybko upomnieli się o prawo do swobodnego wyznawania wiary. Próba usunięcia drewnianego krzyża, który wyznaczał miejsce budowy nowej świątyni, doprowadziła do gwałtownych protestów. Te dramatyczne wydarzenia upamiętnia pomnik przy jednej z głównych ulic. Po latach starań powstał pierwszy na terenie dzielnicy nowy kościół katolicki. Prowadzi do niego ulica o symbolicznej nazwie Obrońców Krzyża. Nowoczesna bryła i wnętrze Arki Pana oraz kościoła w Mistrzejowicach to jedne z najciekawszych przykładów powojennej architektury sakralnej. Początki sanktuarium Grobu Bożego w Miechowie sięgają XII wieku. Jego założycielem był rycerz Jaksa, który sprowadził tu kanoników regularnych, stróżów Grobu Chrystusowego w Jerozolimie. W Polsce nazwano ich bożogrobcami. Bogato wyposażone wnętrza i charakterystyczne zwieńczenie dzwonnicy w kształcie wielkiej kuli z krzyżem pochodzą z XVIII wieku. Do otoczonej gotyckimi krużgankami świątyni przylega kaplica Grobu Bożego. To wierna kopia grobu z Bazyliki Jerozolimskiej. Niezwykłym elementem miechowskiej tradycji jest zakon bożogrobców. Członkowie tego stowarzyszenia uczestniczą licznie w wydarzeniach religijnych. W bazylice spotkać ich można zawsze w okresie Wielkiego Tygodnia. W otoczeniu średniowiecznego Krakowa i nowoczesnej Nowej Huty znajdują się dwa kompleksy sakralne poświęcone kultowi męki Chrystusa. Łączą one setki lat tradycji z jej żywym wymiarem, widocznym podczas świąt i uroczystości religijnych.